You're not going to like what I have to say next. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64bit TV, z tej strony Paweł, przed nami kolejna gameplaya FPA. Jesteśmy w Arboretum, przybyliśmy tutaj chyba z mostku Talosa, jeśli dobrze pamiętam poprzedni odcinek z kapsuł ewakuacyjnych, tam wykończyliśmy kucharza. No i cóż, słuchajcie, fabuła dała nam przytyczka nos, a właściwie nie przytyczka, a dokonał się pewien zwrot akcji. Zwrot akcji, który ma nas zmusić do tego, żebyśmy zastanowili się nad sobą, pogrzebali w naszej etyce i zastanowili się, jakim to jesteśmy człowiekiem, jaką to jesteśmy kobietą. Morgan już wcześniej współpracowała z Alexem i w pełnej zgodzie rodzeństwo pracowała nad pozyskaniem technologii tyfonów, nie bacząc na cenę, jaką przyjdzie im za to zapłacić, a właściwie zapłacić innym, bo oni tylko robili eksperymenty, a inni płacili za to życiem. Nawet ojciec Michaiły Iliuszyn został zabity i to na nasze własne polecenie, czyli Morgan już, a co Michaiła się wkurzyła, ale przekazaliśmy jej informację o tym, jak zginął jej ojciec. O, mamy telefon. Ciekawe kto. Alex? Nie, Michaiła. January ma rację. To nie twoja wina, ale wciąż słyszę twój głos. I głos mojego ojca. I nie mogę cię winić, wiem. Uratowanie mnie to był odruch serca. Na nagraniu jest inna osoba. Coś uległo zmianie. Muszę to zobaczyć. Już czuję się lepiej. Zrobię, co mogę, by wydostać nas ze stacji, ale biorę nagranie ze sobą. Jeśli naprawdę chcesz przebaczenia, pomożesz mi dostarczyć je tam, gdzie trzeba. Niezależnie od konsekwencji dla ciebie i Transstaru. No właśnie. Michaiła, bardzo dobrze to podsumowała. Jesteśmy innym człowiekiem, dokonujemy innych wyborów niż dokonywaliśmy wcześniej. Zdecydowała się nam przebaczyć, ale zabiera nagranie teraz stałe ze sobą na ziemię. No i bardzo dobrze. Na pewno Michaiła z nami wróci, bo jest w końcu chyba jedynym pilotem, który może nas stąd zabrać. Słuchajcie, nie będziemy tutaj bardzo deliberować nad tą fabułą, bo każdy może ją sobie ocenić sam, ale przyjemny kawałek rozgrywki, jeśli chodzi o to, co się tutaj wydarzyło. Nie będę przedłużał, bo dzisiaj mieliśmy spotkać się w kapsule i spróbować stąd odlecieć. Ja sobie poczynię na wszelki wypadek jeszcze raz zapis po tym telefonie od Michaiły. I cóż, wsiadamy do kapsuły, zobaczymy, co się wydarzy. Rozpocznij procedurę startową. A, do drzwi trzeba zamknąć, tak, nie będziemy robić w przeciągu. January, z tego co pamiętam, do nas już dzwonił i mówił, że no nie jest to najlepsze wyjście, bo tak naprawdę nie zrobimy niczego, zachowamy się biernie, ale ja chcę zobaczyć, co się stanie. Rozpocznijmy procedurę testową, startową. Nie mam pojęcia, jak udało ci się zdobyć klucz inicjujący do tej kapsuły ratunkowej. Testy mogły wpłynąć na ciebie w różny sposób, ale tego bym się nie spodziewał. Tak po prostu rezygnujesz? Oczywiście. Jakież zakończenie nas teraz czeka? Oto chyba zakończyliśmy zadanie Ucieknij z Talosa 1. Odblokowane osiągnięcie opuść statek. Oho, co to jest? Jakiś JavaScript nam leci. Nie udało się. To nie ten. Od nowa. Aha. To daje mi trochę do myślenia i chyba potwierdza tą teorię. Dobra, wczytajmy sobie ostatni zapis gry. To daje mi do myślenia, bo chyba jesteśmy jednak jakimś eksperymentem. Tak to wygląda. Przepraszam, telefon. Przepraszam, jeśli komuś przeszkadza, że muszę odebrać telefon w trakcie gameplaya. Można by powiedzieć, że mógłbym się do tego przygotować i odbyć tą rozmowę wcześniej. No niestety, to ja musiałem czekać na telefon, architekt dzwonił, ważne sprawy. Słuchajcie, lecimy dalej. To, co się wydarzyło, potwierdza tą moją teorię, że my jesteśmy jakimś królikiem doświadczalnym, a to może być jakaś, nie wiem, symulacja, coś takiego, ale symulacja tak dokładna? O co chodzi? Może na naszym mózgu jest prowadzony jakiś eksperyment? W końcu dowiedzieliśmy się, że nie jesteśmy tą osobą, za którą nas mają. No nic,
zostawmy to, poczekajmy na takie prawdziwe zakończenie gry, bo to jednak nie oferowało tego doznania, które powinniśmy otrzymać na koniec rozgrywki. O, nawet nie wiedziałem, że tutaj można wskoczyć, a lubię badać takie, że... Jezu! Aż gilgotki w brzuchu poczułem. Witaj, operatorze naukowy. Żebyś ty wiedział, co ja przed chwilą przeżyłem, to była normalnie wymiotna kometa. No pięknie, pięknie. Tutaj nam się... Chyba nam się tu już nie uda doskoczyć ani dolecieć. No tak to musiało zostać zaprojektowane. W coś tutaj przywalimy, latamy niczym Soku Millennium, chociaż nie prowadzi go Han Solo, a jakiś gostek z kanału YouTube'owego. Co mamy do zrobienia jeszcze dziś? Co jeszcze przed nami jest? Zanim dam ci klucze do królestwa. Kim jest Dissemble? Ucieknij z Talosa 1, Arboretum. Wiecie co? Zastanawiam się, jak powinno wyglądać tutaj to zadanie, bo... Powiem wam, że... chciałbym to zadanie zamknąć. Kim jest December? Ono się nie zamknęło. Zapomniałem, że tu prąd czyha. Może trzeba będzie zrobić tak, żeby to zadanie zakończyć. Winda jest... Ciekawe, czy będziemy mogli wysłać ten pojemnik w górę. No dobra. 8, 3, 4, 0. Bardzo skomplikowany kod. No dokładnie. Fajnie, że o tym pomyśleli. Miodek. Czyli musiało tu działać jakieś pole siłowe. Ale nie domajmy już o tym za dużo. Schody. Mógłbym tam wskoczyć, ale postaram się zachowywać jak kulturalny człowiek. O, tu są. Wejdę po schodach. Teraz jeszcze gdzie był? O, tu jest. Spróbujemy wsiąść do kapsuły ratunkowej. Okej. Okay. Rozpocznij procedurę startową. Przed rozpoczęciem zamknąć drzwi. To zawsze zapominam. Może takie przyzwyczajenie, że w domu, w mieszkaniu bardzo rzadko zamykam drzwi za sobą. Olga, nie mam pojęcia, jak udało ci się zdobyć klucz inicjujący do tej kapsuły ratunkowej. Testy mogły wpłynąć na ciebie w różny sposób, ale tego bym się nie spodziewał. Tak po prostu rezygnujesz? No nie. I teraz powiedzmy, że nie rezygnuję. Otwórzmy drzwi i wyjdźmy. Czy teraz dostaniemy jakiś telefon pochwalny? Nie. Słuchajcie, kim jest December? Jednak to zadanie nam się tutaj nie zakończy, bo nie widziałem jego zakończenia w momencie, kiedy wystartowaliśmy tą kapsułę i zobaczyliśmy czarny ekran i dowiedzieliśmy się, że to nie jest, że nie jesteśmy tym. Tym, czym jesteśmy. No nic. Spuśćmy na to zasłonę milczenia, poskaczmy sobie tutaj trochę po ścianach i zobaczmy, co nowego możemy zrobić. Sprzeczne sygnały, szajka przemytników z Talosa, poszukiwania skarbów, tego chyba mi się nie uda zakończyć niestety. Więc cóż, zanim dam ci klucz, zabierz z biurka Alexa układ do skanowania koralu i go zainstaluj. To musimy zrobić. Zdobądź klucz uzbrajający Alexa. To zainstalujemy sobie w takim razie w psychoskopie. Zobaczmy, ile mamy tych neuromodów. Oby więcej. Nie obraziłbym się, gdybyśmy mieli kilka... Oj. Nie mamy żadnego. Wydaliśmy wszystko. Nie. No jesteśmy na 6. Jak ja patrzyłem, że ja tam nie widziałem neuromodów? Ślepy jestem, czy... Jak mnie rodzice robili, że mnie takiego zrobili, no? Pewnie było ciemno i zimno. O, są! No. Musiały być. No dobrze, psychotronika. Chciałem się, powiem wam, rozwinąć tutaj w kierunku energii, no ale będę musiał wydać jednak na ulepszenie hełmu. Zróbmy tak, potwierdźmy sobie, wejdźmy sobie do układów psychoskopu i zainstalujemy wykrywacz mimów, ładowarka, wykrywacz koralu. Szczepiamy sobie wykrywacz koralu. Co jeszcze sobie wrzucimy? Reaktor strachu może być fajny, tylko zabicie Tyfrona może wyzwolić. Może wyzwolić falę wzbudzającą strach. Niekoniecznie. Krytyczny klucz francuski. Wzmacniacz supertermiki.
Nie odmówię, to już mamy. No tak. Celowanie, ładowarka, wzmacniacz potencjału, zwiększa pole psi o 50%. Niech będzie, niech będzie. 250. Zabierz zbiórka Alexa układu skanowania koralu i zainstaluj go. To jest zanim dam ci klucz. Przeskanuj koral na zewnątrz stacji. Musimy udać się na zewnątrz Talosa, więc chyba będzie najszybciej zrobić to windą. Ale możemy latać, no. Naszym amerykański Eagle. No to... Panie, no jak tu przejść teraz? No, bez lepika nie da rady, nie? Już cichutko sieć. Hol Talosa, przejść. Oczywiście, że tak. Zaraz, tylko czekajcie. Co ja robię najlepszego? Przecież ja nie potrzebuję udawać się do holu Talosa. Ja potrzebuję udać się na zewnątrz Talosa? Zaraz zobaczymy w opisie zadania, bo chyba nie ogarnąłem się sam ze sobą za dobrze. No, ale tak to bywa, jak człowiek się starzeje. Moja babcia gotowała makaron w aluminiowym garnku, więc rzeczywiście mogę mieć Alzheimera albo jego początki. Często siedzę po nocach, pracuję i też czytałem gdzieś jakiś artykuł, że takie przemęczenie mózgu to go zanieczyszcza i się później też Alzheimera dostaje. O czym to ja mówiłem przed chwilą? Znowu wątek zgubiłem. Tylko, że jak się na mieście zgubię. Okidoki. Przeczytajmy sobie zadanie. Klucze do królestwa. Idź wysłuchać, zdobądź klucz, przeskanuj koral na zewnątrz stacji, na zewnątrz Talosa 1. Tutaj mieliśmy gdzieś śluzę. Przepraszam was serdecznie. Jeszcze mi niestety alergia nie daje spokoju. Teraz odbyło się koszenie trawy u nas pod blokiem i chyba znowu jakieś nasiona poszły w powietrze. Po prostu horror. Nie dość, że człowiekowi się mówić nie chce, ale chciałby pograć, a jak chciałby pograć, to by chciał nakręcić sobie gameplaya, bo chciałby odkryć tą historię tak pierwszy raz, a nie odkrywać ją jeszcze raz i udawać, że ją odkrywa, kiedy gra. Przepraszam was, ja muszę zrobić małą przerwę. Słuchajcie, powinno być trochę lepiej. Mam taką nadzieję, że nie będę musiał przerwać nagrania. Boże, ten prąd mnie kiedyś zabije. Ale jesteśmy dość odporni, więc przynajmniej na prąd. Ja jestem synem elektryka. Elektryka prąd nie tyka, jak się mówi. Bo tych, co tkną, to już nie żyją. Ale mój ojciec kiedyś przyszedł z pracy, pamiętam, mały byłem. Babcia zaczęła krzyczeć, znaczy moja babcia, jego mama zaczęła krzyczeć w domu. Jezu, Jezu, Leszku! Palce ci urwało. Ojciec przed takimi zabandażowanymi rękami w ogóle palców nie miał. Nie było widać spod bandaży. Się okazało, że tam z dziadkiem, bo mój dziadek i mój tata byli razem elektrykami na jednym zakładzie. W WSK PZL Świdnik pracowali. I tam ojciec coś robił na podstacji, poprosił dziadka o próbówkę. Dziadek tam z kimś gadał, podał ojcu próbówkę. Taką własnej roboty na takie dwie żarówki, tylko na troszkę inny woltaż te żarówki były. No i ojciec sprawdził tą próbówką, też z kimś gadał. Podłączył się pod korki, chciał sprawdzić, czy jest faza. No, fazę znalazł. Jak błysnęło, tak się cieszył, że ma okulary. W nagraniu, które pokazał ci Alex, twój brat sądzi, że ta wersja ciebie to prawdziwa Morgan. Ale dlaczego? Tylko dlatego, że była pierwsza? Jeśli ktoś cię stworzył, to chyba prawdziwą tobą jest ta, która realizuje zamierzenia swojego stwórcy. Wiem, kto i po co mnie stworzył. A ciebie ktoś stworzył, Morgan? Powstałaś w jakimś celu? Jeśli nie, musisz stworzyć sobie cel. Albo nie mieć żadnego. To dziwne, że wiem o tobie tak wiele, a jednak nie mam pojęcia, w co wierzysz. Morgan, musisz zdecydować. Kim jesteś? W co wierzysz? W Polskę wierzę. Słuchajcie, no to jedziemy dalej. Mamy tutaj kolejnych gagatków. O, ale wiecie co? Z tym to sobie... Nie chciałbym tutaj ładunku recyklingowego zużywać. Może spróbujmy ten ładunek fali negacyjnej. No, wielkiej krzywdy to im nie zrobił. Dobrze, popieśćmy i tak chłopaków.
to chyba nie miało jednak wielkiego sensu. No nic, chciałem zaoszczędzić, a wydałem. O, tak to bywa czasem. Dlatego żona nie lubi mnie po zakupy wysyłać. Ostatnio wysłała mnie po zakupy, tylko tam dużo nie wydawaj. No, wróciłem z hulajnogą dla córki. Zresztą bardzo dobry zakup był. Bardzo filozoficznie tutaj Jan Łaj nas podsumował, chociaż nie było to jakieś takie głębokie podsumowanie. Gdzie my się mamy udać, żeby to przeskanować? Może tam na wahadłowiec? No zobaczymy, zobaczymy. Kapsuła ratunkowa Alexa. Jakie mamy zadania teraz pootwierane? A wracając do tej opowieści z moim tatą, no to znalazł tą fazę, tylko jak znalazł tą fazę, to mu tak błysnęło, że cieszył się, że okulary miał na nosie, bo że w ogóle był krótkowidzem, miał wadę wzroku, bo bez okularów to byłby ślepy do końca życia. Nie chcę się niepokoić, ale wystrzelili zespół z platformy Argus. Zarząd najwyraźniej zwietrzył, co się dzieje na stacji. Mimo moich starań było to chyba nieuniknione. Dlatego musimy działać niezwłocznie i stanowczo. Morgan, oni chcą udaremnić naszą pracę. No to co powinniśmy zrobić? Węzeł Kralu, 370 metrów. Dobrze, odnalazłem. Ruszamy w tamtą stronę. Co kto chciał wystrzelić, to na razie się nie będę się tym przejmował. Kolejny węzeł Koralu. Z czym to będzie miało związek, to się pewnie zaraz dowiemy. No i wracając do tej opowieści, którą już trzeci raz przerywam, no ale przyspieszmy trochę. No to właśnie ojciec zawdzięczał to, że nadal widział temu, że posiada okulary. Posiadał okulary, bo niestety, ale mój tutaj już nie żyje. Okej, okay, tutaj jest gdzieś ten węzeł Koralu. Chyba tak. Musimy wlecieć. Właśnie to aluminium, kawałki takiego stopionego aluminium po tym jak zwalcie strzeliło, to miał powtapiane w szkła od okularów. No i plus poparzone ręce. Coś tutaj lata. O, spaczone operatory latają, tak? O, ho, 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 ho. Będzie się tu działo chyba troszkę. Ej, no przyjacielu, hej! Muszę... No, to może nie tak, no to może tak, co? Nie wiem, czy to im coś zrobiło. Skorzystajmy z elektrostatyki, bo... chyba to będzie jedyny sposób na to, żeby ich tutaj dopieścić. Jakoś tak na początek ta walka nie idzie za najlepiej. Kolejnie znowu chcę mnie strzelić prądem. O, i to operator medyczny. No miał leczyć, a minął się ze swoim powołaniem. Jeszcze jeden strzał potrzebuje na zachętę? Nie. No ale zbierzemy sobie to, co tu jest. Nie będziemy narzekać. Apteczka to nam odnowi. Nawet nie spojrzałem, co zabieram. Śluza, węzeł Koralu jest tu. Talos... Okej. O, też przez takie drzwi będziemy wlatywać, jak do piekarnika. Oj, 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 oj. To tak trochę mi się udało schować, trochę nie. 87, jeśli chodzi o amunicję, to dobrze. Na pewno będziemy go musieli zaatakować tutaj psychoszokiem. Oj, oj, oj. Odpalił strach, tak? Nie wiem, czy ja go tam sięgnę. Może będzie za daleko. O, a tu jest kolejny. Wow. Trochę szykuję tutaj zamieszania. Ilu tutaj tych splataczy jest? Ludzkie zwłoki. Będzie trochę trudniej. Trzeba by ich jakoś wywabić stąd. Może najpierw się zajmijmy tym operatorem. Troszkę zachęćmy go tutaj do przybycia, a jeśli nie chce zostać zachęcony do przybycia, to siekniemy mu tutaj takie małe coś. Też nie? Widzieliście jaki będę? No dobrze. Jak nie tak, to tak. Jak nie tak, to tak. Transmitter fali negacyjnej gdzieś powinniśmy mieć. Jest. Tutaj chłopcy są zajęci sobą. Pięknie. Teraz będą i wrażliwsi na supertermikę i...
pięknie. Jeden się rozpadł, super termika się nam jeszcze ładuje. Ale wabi tutaj ten wabik. Jest. Teraz jeszcze tym gagatkiem się zająć, ale z tym sobie poradzimy chyba już naszą mocą. Pięknie. Pięknie, pięknie. I drugi raz. Jeszcze chciał chyba do mnie strzelić. Właściwie nie wiem, co on chciał zrobić, ale to już może nie interesujmy się tym za bardzo. Zbytnia ciekawość nie popłaca. Coś po chłopakach tutaj zostało. Tam jeszcze coś lata. Ludzkie zwłoki. Węzeł koralu, 16 metrów mamy do zeskanowania. To jest chyba jakiś taki inny węzeł koralu. Stan ukończony. Okej. Okay. Potrzeba więcej obiektów. Fascynujące. Przechowuje psychę każdej ze swych ofiar. Intuicja cię nie zawiodła. To rodzaj struktury nerwowej. Aktywność quasi-synaptyczna w górę i w dół jej całej długości, jakby się komunikowała. Jeszcze jeden. Wiedziałem, że dasz sobie radę. Ojciec uczulał mnie, by nie opierać przyszłości firmy na twoich pomysłach. Dobrze zrobiłem. Puszczając to mimo uszu. Świetny z nas zespół, Morgan. Nie będziemy marnować tu amunicji, bo przecież cały czas się ładujemy, kiedy tutaj w tym koralu sobie czas spędzamy. Aż miło się do niego przytulać. Oj, tylko może nie przywalmy w ścianę, bo nie byłoby to za fajne. Super termika się pięknie sprawdza. Kolejny węzeł koralu przed nami. Jakoś tak nie spieszę się. Mógłbym to zrobić szybciej. Rekonstrukcja się destabilizuje. Okłamują cię. Szybko. Badanie ukończone. Doskonała robota. Pozostaje tylko uspójnić dane, gdy już je prześlesz. Trudno stwierdzić na podstawie analizy skanowania, ale... Poczekaj. Co to? Jakiś... wyzwalacz wbudowany w koral. Chryste. Morgan, wracaj do mojego biura. Musimy przesłać te dane. Natychmiast! No, dzieje się. Dzieje się. Ojej, przyjacielu, nie podlatuj tu do mnie. Ja nie mam ochoty na żadne małe czy duże TTT. Przeskanowaliśmy koral, to... Czyli tak, wiemy, że ta struktura przechowuje psychę swoich ofiar, czyli wszyscy, którzy zostali ofiarami, wszyscy, którzy zginęli, są tutaj cały czas uwięzieni, schowani, zapakowani. No cóż. Nie będzie, a co tutaj jest? Tędy chyba jeszcze nie było mi dane. Oj, może nie odbijajmy się tak. Otwórz. Konserwacyjny panel dostępu. Otwórz. Ok, teraz zadziałało. Jakąś skryjówkę żeśmy znaleźli. Proszę, proszę. Cóż to jest? Promień kół. Teraz Skype nam się otworzył. Fajnie by było go posłuchać. Nie mogę znaleźć otwartej śluzy. Chyba coś mnie śledzi. To ciągle to słyszę. Nie ma w tym sensu. Wszystko jest w mojej głowie. Mateo. Dawidzie. Kocham was obu. Bardzo cię kocham. Ay, Dios santo.
można by powiedzieć, że w kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku. Nie wiem, czy pamiętacie z jakiego filmu to jest. Śluza, ciało, ludzkie zwłoki, tu mamy jeszcze jedno ciało, może to będzie zajrzeć, ale to chyba tam w środku. Raczej. Chyba tak, ściana nas odgadza. Chciałem sobie tutaj trochę polatać, zobaczyć, czy znajdziemy coś ciekawego, no ale skoro nie, to przerwę już tutaj na razie eksplorację. Wiem, że może na tym coś stracę, ale no nie da się wszystkiego zbadać za jednym podejściem. To trzeba by było grać. Chciałbym też wrócić, wiecie co, do takiej serii, którą, od której właściwie ja zaczynałem. Mam do tej gry bardzo duży sentyment. To jest jedna z moich ulubionych gier, która mnie jeszcze nigdy nie zawiodła. Żadna z części tej gry mnie nie zawiodła. A to, moi drodzy, chodzi o X-Coma UFO. To były jeszcze czasy komputerów 386 SX, DX, 486 SX, DX z koprocesorem matematycznym i tak dalej. Kiedy gry odnosiło się na dyskietkach, UFO chyba było na 14? Czy to Warcraft był na 14? Oj. Tu to można przywalić. Czy to Warcraft był na 14? No, ale pamiętam UFO, Enemy Unknown. Oj! Zaskoczyło mnie niczym słoik ogórków, którego się nie da otworzyć. No cóż, wchodzimy do terminalu. Do jakiej śluzy żeśmy się dostali? Jest. Hej, tutaj. W każdą z tych części grało mi się przyjemnie. Nawet ostatnio sobie wróciłem tak na chwilę do tego klimatu z pierwszego UFO. Później był chyba Terror from the Deep, jeśli chodzi o części rozgrywki. To były naprawdę takie świetne gry, przy których spędzało się bardzo, bardzo dużo czasu. Te badania, sekcje UFO-ków, bez żadnych animacji, wszystko tylko taka zwykła grafika. To były czasy. Posłuchaj się moim terminalem, by przesłać dane. Postaram się jak najszybciej uwzględnić je w projekcie nadajnika fal negacyjnych. Musisz uważać. Tyfony zaczną wyczuwać, że próbujemy zaszkodzić koralowi. Będą chciały cię powstrzymać. Na moim biurku jest coś, co powinno ci się przydać. Nie są to chyba kompromitujące tyfonów zdjęcia wykradzione z ich telefonów komórkowych. Będą starały się mnie powstrzymać tyfony. No to dobrze, spróbujemy się z nimi zmierzyć. Zastanawiam się, po której stronie stanąć. Czy stanąć po stronie Alexa, czy stanąć po stronie tyfonów. To może być ciekawe. Chyba wybiorę stronę ludzi, czyli Alexa, tak? Tak raczej by chyba wskazywał tutaj rozwój fabuły. No żadne tyfony nas nie chciały powstrzymać. Jakoś, gdzie jest wasza armia, chciałoby się rzec. No nie ma. A jak nie ma, to cóż to jest? Wabik na tyfony. No, Alex, to tylko tyle zostawiłeś? Tutaj? Tylko tyle? Coś musimy tu zrobić. Neuronowy horyzont. 3 neuromody. Coś tutaj jeszcze jest. Projekt fabrykacyjny Antyrad. No, to już umiemy. Tutaj będę musiał chyba przesłać te pliki, tak? Zobaczmy sobie narzędzia u Alexa. To żeśmy już sprawdzali. Schowaj most, zarządzaj danymi o koralu, przekaż. O, czy są jakieś inne alternatywne metody rozwiązania tego zadania? Zdobądź, zanim dam ci klucz, wyślij dane ze skanu przez terminal Alexa. No okej. W takim razie co, pliki? Nie, to nie pliki. Gra w pliki daje wyniki. Przekażmy dane. Zobaczmy, o co chodzi. Mówi komandor Walter Dahl. Rada nadzorcza Transstaru upoważniła mnie do objęcia dowództwa na Talosie 1. Ze skutkiem natychmiastowym. Załoganci mają natychmiast przejść do hangaru wahadłowców celem ewakuacji. Ci z was, którzy nie mogą wypełnić rozkazu, niech wyślą sygnał SOS, a operatory podejmą akcję ratunkową. I jeszcze jedno. Alex i Morgan Yu zostali zwolnieni z pełnienia swoich obowiązków. Należy ignorować ich polecenia i prośby. Bez odbioru. No, pięknie się zadziało. Zostaliśmy odcięci.
To Dal. Przejął kontrolę nad wszystkimi głównymi układami na pokładzie Talosa 1. Nie wiem. Ukrywał, że jestem za wielką. Okej, to żeśmy sobie zginęli. Powiem wam, że nie spodziewałem się tutaj ataku. Myślałem, że mam do czynienia tylko z jednym operatorem. Niestety nie dane nam było do końca dosłuchać tej historii. No cóż, i tak się dzieje. Oto na polecenie Rady Nadzorczej został usunięty zarząd Transstaru, czyli my, tak? Nikt ma nas nie słuchać i tak dalej, i tak dalej. Wleciały operatory, które mają nas tutaj pozabijać, a dowództwo przejął jakiś komandor Dal, który przyleciał z ziemi. No nic, w takim razie będziemy musieli się tutaj trochę lepiej przygotować na to starcie. Uchnijmy sobie może apteczkę. Co jeszcze? Jedzenia chyba nie potrzebuję. Warto by było naładować sobie na pewno tą umiejętność. Zobaczmy, co możemy neuromody zainwestować. Energia. O, jeszcze jednego neuromodu mi brakuje tutaj do wyładowania elektrostatycznego na drugim poziomie. Trochę szkoda. Czy ochronę? Nie, myślę, że jeśli chodzi o zatrzymanie czasu i obrażenia, które tutaj zadaje, to jest ok. Fajnie by było, gdybym to drzewko może do końca gry sobie uzupełnił. To mógłbym zrobić taki odcinek prezentujący wszystkie te osiągnięcia związane z inżynierią. No, ale nie będzie nam to chyba dane. Ciekawym odcinkiem byłoby prezentacja wszystkich tych umiejętności, jeśli chodzi o walkę z tyfonami, no ale zostawimy to sobie może na później. Mówi komandor Walter Dal. Rada nadzorcza Transstaru upoważniła mnie do objęcia dowództwa na Talosie 1. Ze skutkiem natychmiastowym. No tak, to już żeśmy słyszeli, musimy wysłuchać tego jeszcze raz. Ja jeszcze potem wrócę wam do historii związanej z X-Comem. Rozkazu niech wyślą sygnał SOS, a operatory podejmą akcję ratunkową. Jeszcze jedno. Alex i Morgan Yu zostali zwolnieni z pełnienia swoich obowiązków. Należy ignorować ich polecenia i prośby. Bez odbioru. No, piękne balety się tutaj nam zaraz zaczną. Są już dwa operatory. Spróbuję sobie jednego zeskanować, bo chyba to będzie na plusik. Operator wojskowy. Drugiego sobie zdejmiemy tak już normalnie. Powinienem je teraz wykończyć. Myślę, że tutaj trzy razy kluczem. On sobie wybuchnie. Troszkę żeśmy oberwali, niestety. Chłopak już wstaje z kolan. Więc pewnie go poczęstujemy jeszcze jeden. Jeszcze jeden jest? Jesus Christ! Ile ich tutaj matka miała? Wow! No nie robi się to ani łatwe, ani przyjemne. Najlepsza byłaby ta broń, ale niestety się ładuje. Może ładunek elektromagnetyczny. Pięknie. Nie potrzebujemy na razie jakiejś wyraźnej pomocy medycznej. Jakiś bardziej wytrzymały jest chyba. Jeszcze mnie tam ktoś od... Oż, kolejny, no. I to strzela jakimś promieniem zagłady. Kto by pomyślał, że takie wredne produkują? No ale to w końcu są wojskowi, więc im to wszystko wolno. Gdzie jesteś, przyjacielu? O, tu. No, ale spudłowałem ciebie, no. Popatrz. Część mnie łudziła się, że jednak zawahają się go wdrożyć przeciwko swojej rodzinie. Tak czy inaczej nie prześlemy danych, dopóki nie uporamy się z tym problemem. Wcale mi się to nie podoba, ale musisz dotrzeć do jego wahadłowca dowodzenia. Spróbuj odnaleźć jego punkt dostępu i odetnij go. Sprzątacz, nowy cel. No wiadomo było, że przecież musi się coś tutaj popsuć. Nie może być tak, że oto to już sztukę międzynarodową żeśmy czytali. Alex nie wyjdzie z ukrycia, dopóki Tali i jego oficer techniczny nie zostaną zlikwidowani. Będziemy musieli zabić ludzi, na to wygląda, co chyba fajne nie jest. Zamknięto nam chyba też drogę wyjścia, protokoły przechwycenia operatora.
Nie, z komputerów możemy chyba korzystać nadal. Ktoś znowu do nas dzwoni. Oj, problemy, problemy ciągle. Wiedział, że się zbliżasz. Każdy członek personelu Transtaru ma opaskę lokalizacyjną. Nie mam wątpliwości, że jego operatory są już w drodze, by cię uratować. Opaski te wydawane są i usuwane w archiwum. Warto zająć się tą sprawą, jeśli chcesz pozostać nieuchwytna. Skupić Dala, nowy cel. Pięknie się tutaj zadziało. Wiecie co, ten odcinek zamyka nam pewną taką część fabularną, więc widzimy się przy kolejnym spotkaniu, bo oto mogliśmy poznać trochę historii, która znowu zrobiła zwrot. Te emocje są jak najbardziej pozytywne, jeśli chodzi o rozgrywkę. Będziemy starali się zgubić Dala. O, ponownie operator wojskowy i to bardziej wytrzymały. Zobaczmy sobie cele. Sprzątacz, kim jest Dicember, zgubić Dala, zadanie poboczne. Zadanie poboczne, zgubić Dala sobie. Otworzymy to archiwum, mamy chyba niedaleko, bo będziemy mogli sobie tutaj zjechać na sam dół i wejść do archiwum. No i co, ciekawe rzeczy będą się działy. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym postaramy się odsłonić kolejne karty w fabule i zobaczyć, co dalej w grze. Miło mi było się z Wami spotkać. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie akcje przy filmach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.